generale. 9. konferencja bezpieczeństwa narodowego i w dniu dzisiejszym pan był jednym z prelegentów. Czy może pan przybliżyć dla naszych widzów, jakie zagadnienie i tematykę pan poruszył podczas danej konferencji? No, tym, czym na co dzień się zajmowałem, czyli mówiłem o możliwościach funkcjonowania i penetracji przez wywiady, nasze wywiady poza granicami kraju, jak również o tym, co robią wywiady krajów nam niekoniecznie przychylnych, ale w ogóle wszystkie wywiady krajów, które prowadzą aktywną politykę zagraniczną na terenie Polski. Czyli mówiłem o sposobie, mówiłem o tym, jaką istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa państwa odgrywa wywiad. A pana zdaniem, jak pan ocenia polskie służby wywiadowcze, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, czy to w kraju, czy za granicą? Trudno powiedzieć na dzisiaj, bo jednak jestem poza służbami już długo, długo, około 20 lat, czyli to jest ogromny okres czasu, 20 lat. Zatem zakładam, że one nadal są bardzo ważnym instrumentem w polityce państwa wewnętrznej i zewnętrznej, że tą tradycję, którą do tej pory polskie służby miały, nawet po okresie trudnych przemian w latach, na początku lat 90., że one są nadal sprawne, że dają sobie radę z wyzwaniami. No muszę wierzyć w to, chociaż nie mam wpływu na nie, ale nie słyszę, żeby zbyt dużo problemów miał wywiad, natomiast nie potrafię przewidzieć, jak dalece on jest skuteczny, bo nie ma dostępu do tego typu informacji. I na samo zakończenie chciałbym pana zapytać, czy został pan został pan zaskoczony dzisiejszą nagrodą, wyróżnieniem od pańskich kolegów, od generałów, akt nadania pierścienia patrioty? Nie, nie jestem, dlatego że wiedziałem o tym, że miano mi go nadać, chyba dowiedziałem się o tym około 2 lat temu, ale jakoś nigdy nie udało mi się być do końca tych spotkań, tych konferencji, które stowarzyszenie organizuje. Dzisiaj też nie będę do samego końca, więc wreszcie postanowiono przypilnować mnie, że nie w czasie uroczystej gali, ale w czasie obrad mi to wręczono. Także wiedziałem o tym, byłem przygotowany na to. Oczywiście to dla mnie duży honor i przyjemność, że moja rola, czy moja postać w zakresie rozwoju bezpieczeństwa państwa została dostrzeżona także.